No przechodzimy do osobników z Trójmiasta. Jarek Janiszewski, ksywa doktor, ale wystarczy spojrzeć, widać, że no nie wygląda zbyt zdrowo. Wygląda jak żywe kultury bakterii. Właściwie jedyna rzecz, którą mogę o moim kumplu powiedzieć, jest taka, że jest on alkoholikiem. Jest bardzo popularny, znają go dobrze w każdej Żabce, otwartej po 22. On pije, jego żona pije, nawet jego marynarka pije pod pachami. Jarek jak się wkurzy, to się jąka, a jąka się, bo pije między wierszami. Jarek ćwiczy się w nowym zawodzie, będzie penerem personalnym. Jak nie masz z kim wybić, możesz do niego zadzwonić. Mało kto wie, że pasją Jarka jest zbieranie grzybów. Dlatego często chodzi na tirówki. Słuchajcie, ostatnio dermatolodzy wybrali go grzybem roku. Słuchajcie, on tak często bywa w tym lesie, to jest autentyczna sytuacja, bardzo często chodzi na grzyby. Tak często bywa w tym lesie, że sopockie dziki na jego widok walą konia. Słuchajcie, Jarek Janiszewski jest na pewno najstarszy na tej imprezie. Jak tak na niego patrzę, to wydaje mi się, że jest najstarszy w Gdańsku. Jest kurwa starszy od Neptuna. On podoba się feministkom, bo jest tak stary, że akceptuje już wszystkie kobiety. Jest liderem mało znanych zespołów takich jak Bielizna, Czarno-Czarni, Duet Gremlina czy Otoczeni przez Bydło. Wszystkie te cztery zespoły wydały dwie płyty. Z tych wszystkich zespołów, których Jarek jest liderem, chciano go wyrzucić, no ale chroni go prawo, że przed emeryturą czeka nie można wywalić. Jedyne koncerty Jarka, z których nie ucieka publiczność, to są koncerty charytatywne. Ludzie robią to z litości dla dzieci chorych na raka. Publiczność chce dać złudzenie dzieciom, że tuż przed śmiercią wystąpił dla nich ktoś ważny. Jarek Janiszewski, doktor! Człowiek z ulicy Paneckiego, Oliwa! Kłaniam się. Przyznam się, że mam troszeczkę notatek, dlatego że z tego gremium znam dobrze Krzysztofa, którym za chwilkę opowiem wam parę ciekawostek. Tymona, a reszta ekipy to jednostki, które miałem okazję obejrzeć dość dokładnie w internecie i przeprowadzę skromną psychoanalizę, dlatego że większość z nich miała problemy w dzieciństwie, w domu, w szkole, w pracy, w korporacji. Dlatego zamiast wybrać normalną pracę, zamiast prowadzić tramwaj, zamiast kopać rowy, wybrali tak żałosną działalność jak stand-up. Sobie tutaj odłożę płyn. I rozpoczynamy od Krzyśka Skiby. Ten człowiek jest skrajnym egocentrykiem, ale lubi pomagać kolegom. To jest bardzo dziwne. Zawsze chciał być w centrum uwagi. Zrobiłby wszystko, aby zaistnieć na rynku medialnym. I tak oto kilkanaście lat temu, kiedy jeszcze nie wymyślił zespołu Big Cycy razem z kolegami, rozpoczął karierę, bo chciał zostać aktorem porno. Podpisał kontrakt z Teresą Orlowski, naszą słynną krajanką, na hardkorową trylogię. Miał wystąpić w trzech filmach. Film numer jeden pod tytułem Analne zauroczenie. Film numer dwa Powrót urynatora. I film numer trzy Bajka dla swingersów pod tytułem Dupciuszek. Niestety, już podczas pierwszego filmu ktoś otworzył okno i drzwi, pojawił się przeciąg i Skiba dostał zapalenia dupy. Jest to bardzo dziwna przypadłość, która gnębi aktorów porno, skoro jest zapalenie gardła, zapalenie płuc, dlaczego nie ma być zapalenia dupy? Mało brakowałoby, zakończyło się amputowaniem dupy w Szwajcarii, ale niestety polskie Ministerstwo Zdrowia nie refunduje takich operacji. W związku z tym Skiba zwrócił się do chorej psychicznie kobiety nawiedzonej z Brzozowa, otumanianej systematycznie gazem ze sproszkowanej piłeczki ping-pongowej, która włożyła mu dupę między okładki kondensatora. Przypuściła poważny prąd i uratowała to skromne dziecko dla polskiej estrady. Spójrzcie na niego. Patrzcie na tego żałosnego, podstarzałego typa, który udaje nastolatka. Na koncert ubiera się w głupie raperskie czapeczki. Słuchajcie, tajemnicą Poliszynela jest to, jak już koledzy odkryli, że jest gruby. Ale nie powiedział wam jednego. Firma Lotto podpisała z nim bardzo lukratywny kontrakt. Otóż
Jest to bardzo przykre, bo kupiła odlew jego brzucha, aby wyprodukować nowy bęben do maszyny losującej. Krzysztof ubiera się w takie dziwne portki, tak samo jak jego koledzy z zespołu Big Cyc podpatrzyli ten model w zespole Classic. To jest taka formacja z disco polo. Przykro mi, że punkier znał od disco polowców. Takie szerokie z tyłu, spójrzcie na jego dupę, wąskie na dole, takie rurkowate. No, w przypadku Krzysztofa jest to normalne, że jest wielka dupa, bo niedługo trzeba będzie tam zapakować pampersy. Ale do tego dochodzą okularki. Dzisiaj, ku mojemu zdziwieniu, postawił na szczerość, ale kiedy występuje w mediach publicznych, to zawsze ma na sobie okulary. Zastanawiałem się, co chodzi. Myślę, że gardzi swoją twarzą. Parę dni temu, kiedy się oglądał, jego lustro zgniło. W komplecie do jego tak zwanego żałosnego imidżu dochodzą trampeczki. W okresie wakacyjnym zespół Big Cyc gra bardzo wiele koncertów i ten mężczyzna zamiast takiego obuwia wykonanego dzisiaj z węża Peposz ubiera trampeczki, aby zaimponować durnym 17-latkom. Wszyscy wiemy, że trampeczki piekielnie odpaczają nogę. Pojawia się piekielny odór. Śmierdzi z trampek jak z końskiej dupy. I powiem wam, był taki jeden przypadek. Myślę, że za chwilkę zrozumiecie, o czym mówię. Jeden z fanów Krzysztofa kiedyś zdobył takie trampeczki po wakacyjnych koncertach. Zapakował je do kartonu po obuwiu i zabrał na spotkanie rodzinne. Tam je otworzył. Odór doprowadził prawie do całkowitego omdlenia. Jedyny człowiek, który nie zemdlał, jego wujek, Krzysztof Rynkowski, wyjął pistolet i chciał się zabić. Tak wygląda jego działalność. No, skiwa. Rysiu. Niech będzie. No, wiesz co, Krzysztof skiwa, Krzysztof Rynkowski, wychodzi na jedno. Adam van Bendler. To ten osobnik, który występował na początku. Ja przyznam się, że obserwowałem go w internecie. Jego przyjaciele twierdzą, że jest smutny i coś takiego jest, bo przyglądam się na ten twarz. Z jednej strony Adrian Brody, z drugiej strony Sylvester Stallone, trochę z psa Huckleberry. Taki wielki nos. Myślę, że mógłbyś w tym nosie otworzyć przechowanie bagażu. Przez chwilę pomyślałem, że ten smutek wynika z tego, że masz botoks, ale to nie ten wiek, jesteś za młody. I popadłem w taką głębszą refleksję. Przypomniałem sobie, że znam człowieka, który jest bardzo podobny do ciebie. Otóż to ratownik z plaży w Helu, niejaki Marian. Marian, który chwalił się ostatnio, że ma najbardziej zaciśnięte slipy na plaży. Zarys jego jaj widać nawet z 400 metrów bez lornetki teatralnej. Myślę, że Adama coś łączy z Marianem, dlatego że pewnie mają specjalnymi kanalikami połączone jądra z twarzą. Zaciśnięte slipy powodują, że twarz ma niestety ograniczony grymas. Ale cieszmy się, że te kanaliki w przypadku Adama nie łączą się z dupą, bo wtedy nie mógłby występować w klubach, tylko na otwartej przestrzeni. Adam w swoich stand-upach opowiada o swojej byłej partnerce. O tym, że puknęli ją jego wszyscy kumple. Kto wie, czy wśród nich nie było ratownika Mariana, któremu jego dawna partnerka pozwoliła na anal, bo jej pożyczył płetwę. Tak działa Adam van Bendler. Jedziemy dalej. Muszę przełknąć trochę płynu. Uwaga, Rafał Paczyś, bardzo energetyczny stand-uper,
który w jednym z występów opowiadał o swojej działalności w korporacji. Kpi z niej i szydzi, ale prawda jest okrutna. Otóż odszedł z korporacji, bo miał nieudany romans z magazynierem. W ramach gry wstępnej wcisnął mu w tyłek całe opakowanie ptasiego mleczka. Tyle tylko, że nie przeprowadził wywiadu środowiskowego, bo poszedł po najmniejszej linii oporu, wcisnął mu mleczko kakaowe, a magazynier wolił waniliowe. Poza tym, kiedy robił loda Marianowi, haczył. Każdy, kto miał kiedyś młodą, niedoświadczoną kobietę, wie, że grozi to trwałym kalectwem. W kolejnych swoich stand-upach opowiada o nieudanych związkach z kobietami. I tutaj przyszedł mi na myśl tak zwany statystyczny pech erotyczny. Otóż w reklamach telewizyjnych mówi się o tym, że co trzecia kobieta ma grzybicę mokasynową. Dzisiaj zauważyłem delikatną pianę w kącikach ust Rafała. Na pewno domyślacie się, co lizał. Mało tego, zwróćcie uwagę na jego fryzurę. Jest tak dziwnie przylizany. Zastanawiałem się, czy to jakaś pomada. Podszedłem bliżej, ale poczułem dziwny zapach, który kiedyś zaatakował mnie w damskiej toalecie. Przez sobie, o co tu chodzi? I już wiem. Otóż Rafał miał kontakt w ramach tak zwanego statystycznego związku erotycznego z jedną z kobiet, która należy do 30% Polek, które nie trzymają moczu. Niestety, siadanie na twarzy ma przykre konsekwencje. Powiem wam tylko tyle. Adam ma szczęście, że żyje, bo w ramach statystycznego pecha mógł trafić na kobietę, która należy do 5% domin. Te dziewczęta w ramach gry wstępnej wykonują 1,5 obrotu workiem. Rafał, patrzeć! Dziękuję bardzo. Teraz Michał Kępa. To ten wyliniały kurczak. Słuchajcie, nie pamiętam, nie, bo słuchał tylko budki suflera. Jego matka była tak zdegenerowana, że cały czas grała w domu utwory ludowe zespołu Mazowsze z uwzględnieniem słynnego przeboju Kukułeczka. Wszyscy znamy to. Kukułeczka kuka, Samson dziecko puka. Michał Kępa, lekko wycofany, lekko refleksyjny. Zastanawiałem się, czy miał problemy w dzieciństwie. Doszedłem do wniosku, że był świadkiem, kiedy jego matka uprawiała petting z latynosem. Druga możliwość jest taka, że jego ojciec przygotowywał wigilię przyodziany jedynie w damski pas do pończoch. Jego imidż estradowy przypomina kulawego Fredka, który jest dealerem kaczego pierza. Jego narracja ma takie charakterystyczne pauzy, które świadczą, że kiedyś bardzo poważnie ochlapał go autobus. Zastanawiałem się, jak wygląda jego seks. Otóż tutaj myślę, że jako jednostka wycofana ma taki bardzo ciekawy sposób. Otóż obserwuje swoją partnerkę przez lornetkę teatralną. Ona ma 40 kochanków, a on obawia się bezpośredniego kontaktu. W związku z tym śledzi ją, a ona oczywiście wykonuje głupie ruchy z jego tajemniczymi przyjaciółmi. Wszyscy wiemy, że kiedy kobieta z mężczyzną wykonują te dziwne ruchy, albo ktoś kogoś pomaca, to czasami w ulubionych majtkach odkładają się dziwne substancje. Tak jak w geologii, jak są tak zwane konkretne warstwy, można zorientować się, ile milionów lat temu rżnęły się dinozaury. Następnie, uwaga, nasz kolega Michał śledzi kobietę, która do pralni wynosi swoje wysłużone majtki. W tych majtkach jest pełna historia jej kontaktów. Ogłupia kobietę z pralni, obiecując jej 5 paczek słonych paluszków. Kradnie majtki, wraca do domu, podgrzeba piekarnik i majtki wrzuca do środka. I teraz czeka.
Z majtek wydzielają się olejki eteryczne. Po kwadransie Michał wkłada głowę do środka. Zaczyna inhalację. A natężenie emocji jest 100 razy większe niż w ciechocinku przytężni. Michał wyobraża sobie wszystkich partnerów swojej ukochanej, łącznie z ostatnim, z tym z Afryki. A że jest jednostką wycofaną, to zabiera do piekarnika poezję Słowackiego, bawi się przyrodzeniem i na końcu płacze. Michał Kępa. Słuchajcie, jestem przygotowany do zajęć. Okej, okay. A teraz kolega Jaok. Kolega Jaok, który podobnie jak Schiba chciał zostać gwiazdą. Ale tutaj wystąpił tak zwany syndrom misia Kolargola. Otóż mały miś Kolargol ze słynnej bajki kiedyś zawodził w lesie jak stary pies ze schroniska i chciał dostać gwizdek od króla ptaków. Jaok chyba tego gwizdka nie dostanie nigdy. Kolargol, gdyby tylko usłyszał zawodzenie Jaoka, wypożyczyłby ze Stoczni Gdańskiej palnik acetylenowy i wykonał sobie poważną dziurę w futerku. Widziałem także imidż kolegi Jaoka, który przypomina bułgarską podróbę łączącą Rysia Ridla i Axela Rose'a z Guns N' Roses. Jego przekaz nagrał taki utwór, który się zwie Wymasuj mi drąg. Każe zastanowić się, po co miliony lat temu jego przodkowie zeszli z drzewa. Oglądałem także jego programy internetowe. Przyznam się, że jest w nich tak śmieszny, jak przewodnik po skansenie we wdzydzach. Myślę, że absolutnym upadkiem był jego program wspólny z Michałem Figurskim, gdzie obaj byli tak śmieszni, jak Hitler z Ewą Braun w ostatnich dniach w bunkrze w 1945 roku. No cóż, mogę tylko podpowiedzieć. On mówi, że nie miał. Dobrze, być może było to zmontowane przez Mossad. Natomiast myślę, że Jaok powinien, słuchajcie, posłuchać dobrej rady i dołączyć do trupy prowincjonalnych klaunów, którzy za 100 zł dają się obrzucać krowim łajnem okolicznemu chłopstwu. Wtedy dopiero byłby śmieszny. To był Jaok. Co cię trzeba uszanować, bo to są goście ze stolicy. Teraz Łukasz Lotek Lotkowski. Jeden z najbardziej energetycznych stand-uperów, który niestety jest uzależniony od słowa kurwa. Ja używam nieco bardziej inteligentnego określenia, czyli że jest to tak zwana partykuła wzmacniająca. Ale zacząłem zastanawiać się, co sprawia, że Lotek jako bystry człowiek często nawiązuje do tego śmietnikowo-kibolskiego schematu. I otóż, oto są moje wnioski. Lotek został poczęty na budowie. Jego ojciec wynosił z placu styropian i elektrody do spawania. Musiał dogadać się z kimś na portierni, aby wynieść fanty. Tam poznał jego matkę. Postanowili współżyć, co w języku Lotka nazywa się ruchaniem. Jedynym wolnym miejscem była koparka. Ojciec kupił wino za 3,50, ale to nie pomogło, dlatego że była bardzo niska temperatura. Matka nie uzyskała poślizgu i tata nie mógł zapakować do środka śmierdziela. Co zrobił? Zaczął gładzić delikatnie wewnętrzną stronę uda i szeptać jej do ucha jedno magiczne słowo. No, które? Kurwa! Kurwa, oczywiście! Oczywiście tak. Dalej wszystko poszło bardzo szybko. Matka wydzieliła ślus. Po 9 miesiącach pojawił się Lotek, który już w tym roku szykuje trasę po największych budowach tego kraju. Brawo!
Został nam Tymon. To jest taka twarda, trudna historia, dlatego że znamy się od bardzo wielu lat, ale Rose ma swoje prawa i tutaj żartów nie będzie. Uważa się za erudytę, aczkolwiek gdy zapytać przeciętnego Polaka, z jakim utworem kojarzą Tymona, odpowiedzą, że jest to Biały Miś. Uważa się za kobieciarza, aczkolwiek większość jego stałych partnerek porzuciła go, łącznie tutaj z najmłodszą Sarą, która tutaj fruwa w powietrzu, która uciekła z młodym, nic nie znaczącym perkusistą. Okazało się, że cała twórczość Tymona nie ma żadnego znaczenia. On się uważa za karatekę, ale jego największym osiągnięciem było tylko wyrwanie po pijaku ze ściany gniazda natykowego ze ściany. Uważa się także za połączenie Micka Jaggera i Davida Bowie. Kiedyś naczytał się, że mieli związek erotyczny. On także zapragnął nawiązać do ich działalności. Zaczął eksperymentować z kolegami, robiąc im solidnego loda. Słuchajcie, te skłonności do eksperymentów sprawiły, że stałe partnerki nie mogły z nim wytrzymać, bo one także jakby były, mówiąc krótko, wyluzowane, ale kiedy Tymon powracał po kontakcie z chłopcami i całował się z dziewczętami, one bezwiednie robiły tamtym loda i zastanawiały się i tak czuły w ustach. O, tutaj czuję, Pawełek jest chyba. O, Piotruś, a to jakiś młody chłopiec ze Spatifu. O, co tu się dzieje, Tymon? No tak, ta kontestacja doprowadziła do tego, że Tymon oszalały zaatakował zespół Kombi z Grześkiem Skamińskim na czele. Teoretycy miłości mówią, że tam, gdzie jest emanacja agresywnej nienawiści, jest także ukryta miłość. Domyślam się, że Tymon zawsze chciał być Grześkiem, ale sprzedał za mało płyt. Grzesiek go olał. I teraz finał jakby osobowości Tymona. Zastanawiamy się, skąd się bierze ta różnorodność. Z jednej strony jazz, alternatywa, punk rock. I tutaj prawda jest okrutna. Znowu taką zaprezentuję was skromną psychoanalizę. Jego matka, kiedy miał 7 lat, ucięła sobie brutalny romans ze studentem z Afryki. Kiedy inne dzieci miały 7 lat i jadły owsiankę i piły kakao, Tymon był zmuszany do jedzenia marynowanej małpy, pieczonej szarańczy i rzucia liści pieprzu betelowego. W domu unosiły się opary murzyńskiego piwa Pombe. Mało tego, jego matka zamiast czytać mu bajki o królewce, o królewnie Śnieżce, czytała mu utwory Lemona Mozesa, chorego psychicznie poety z Afryki, który w wieku 30 lat został zjedzony przez krokodyla. A strofy były brutalne. Śpi, synu, śpi. Twoja matka poszła po maniok. Myślę, że te strofy towarzyszą Tymonowi cały czas. Ten człowiek dzięki temu tworzy dzisiaj rzeczy oryginalne, krnąbrne, brutalne i doprowadza do intelektualnego rozwolnienia. Tymon Tymański, dziękuję. Brawo, brawo, brawo dla Jarka. Proponuję, słuchajcie, mistrz mowy fekalnej.